Dzień dobry Państwu, redakcja Głosu Okolicy Lokalnej Gazety Powiatu Mińskiego. Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj naszym gościem jest wójt gminy Dębe Wielkie, pan Krzysztof Kalinowski. Dzień dobry. Witam Pana bardzo serdecznie. Chcielibyśmy porozmawiać dzisiaj z Panem Wójtem o gminie Dębe Wielkie, jak gmina się rozwija, co się w gminie tutaj dzieje. I chcielibyśmy zadać panu wójtowi kilka pytań. Takim pierwszym pytaniem jest, jak pan definiuje na zewnątrz gminę Dębe Wielkie, z czego gmina słynie i czy może pan się pochwalić? Znaczy tak, gmina Dębe Wielkie charakteryzuje się i promuje też się czterema takimi głównymi obszarami. Pierwszy obszar to na pewno jest historia. Bardzo bogata historia gminy Dębe Wielkie, związana z bitwami, które tutaj się toczyły, ale z różnymi wydarzeniami historycznymi, niezwiązanymi może z wojnami, ale z takimi, które odcisnęły gdzieś piętno na historii Rzeczypospolitej. Drugi obszar to jest przepiękna i bardzo zróżnicowana przyroda. Przede wszystkim stawy hodowlane w rudzie o powierzchni kilkudziesięciu hektarów, wydmy piaszczyste, śródlądowe w Kątach Goździejewskich czy w Rysiu. Do tego 600-letni dom przypułkowy Wiarus w Ostrówkani. Więc mamy bardzo dużo terenów sprzyjających rekreacji zarówno samych mieszkańców gminy Dębe Wielkie, jak i turystów chociażby z pobliskiej Warszawy. Trzeci taki aspekt to jest oczywiście bardzo dobre miejsce do zamieszkania. Z jednej strony ze względu właśnie na te tereny rekreacyjne, ale z drugiej strony poprzez bardzo dobrą lokalizację, połączenia komunikacyjne i drogą krajową, autostradą, linią kolejową, drogą wojewódzką. Także tych połączeń w różnych kierunkach do naszej gminy jest bardzo, bardzo wiele. Mamy też bogatą ofertę edukacyjną, co jest też bardzo ważne dla młodych ludzi, którzy sprowadzają się na teren gminy Dębe Wielkie. Ta lokalizacja to też jest bardzo dobry przyczynek do czwartego aspektu, czyli do możliwości inwestowania na terenie gminy Dębe Wielkie. Właściwie jesteśmy ulokowani pomiędzy dwoma węzłami autostradowymi na autostradzie A2. Bardzo, bardzo dobrze skomunikowana gmina pod tym względem. Tak, tak. Także tutaj no, zachęcamy też inwestorów, żeby to tutaj u nas albo rozpoczynali działalność, albo tę działalność rozwijali. Także te cztery aspekty myślę, że są najważniejsze. Ale oczywiście mamy też takie działania, powiedziałbym, uzupełniające, które budują cały klimat gminy. Przede wszystkim bardzo szeroka oferta kulturalna i oferta sportowa, zarówno jeśli chodzi o działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Dębem Wielkim, Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Mamy też kilka takich wydarzeń instytucji społecznych, które nas wyróżniają. Dębska Gala Sportu zapisała się już na stałe w kalendarzu naszych imprez. I to była pierwsza tego typu impreza na terenie powiatu mińskiego, w czasie której staramy się pokazać tych naszych lokalnych sportowców, ich osiągnięcia i dodatkowo ich jeszcze wyróżnić. Na terenie gminy Dębe Wielkie działa również, co nas też myślę wyróżnia, Gminna Społeczna Komisja do Spraw Ochrony Zwierząt i Gminna Społeczna Komisja do Spraw Osób Niepełnosprawnych, gdzie nasi mieszkańcy, wspólnie tutaj ze mną, jako z wójtem, z pracownikami urzędu, działają właśnie w tych dwóch obszarach, tak żeby poprawiać zarówno dobrostan zwierząt, jak i jakby poprawiać opiekę nad osobami z niepełnosprawnością. Czyli można powiedzieć, że gmina prężnie się rozwija w każdym swoim aspekcie. Tak, gmina prężnie się rozwija, co roku przybywa nam mieszkańców. Najczęściej z takich trzech kierunków podstawowych oczywiście Warszawa pobliska, ale również Lublin czy Siedlce. I przede wszystkim sprowadzają się do nas młode osoby, młode rodziny. Także od wielu lat mamy najwyższy wskaźnik również przyrostu naturalnego liczony na 1000 mieszkańców w powiecie mińskim. Także gmina jak najbardziej rozwija się prężnie i staramy się też z rozwojem takim instytucjonalnym i infrastrukturalnym do tego po prostu
zmierzać, tak, żeby ten rozwój nadążał za rozwojem liczby mieszkańców. Wiadomo, że jak gmina się rozwija, no to pociąga to za sobą również pewne zobowiązania. Dlatego chciałbym zapytać Pana, jakim budżetem gmina Dębe dysponuje, jakie cele i zadania inwestycyjne czekają gminę Dębe w tym roku? W bieżącym 2023 roku budżet zaplanowany jest na kwotę 70 milionów złotych po stronie wydatków, z czego niemal 20 milionów zostanie przeznaczonych na inwestycje, a z tych 20 milionów około 14 milionów złotych pochodzi z dotacji zewnętrznych, to są zarówno środki rządowe, jak i środki unijne. No i bardzo dużo inwestycji, ponad 60 inwestycji mamy na ten rok zaplanowanych. Największe inwestycje kwotowo to będą inwestycje w sieć kanalizacyjną, w rozbudowę oczyszczalni. W tej chwili prowadzona jest inwestycja rozpoczęta w ubiegłym roku, między innymi ze środków rządowego programu Polski Ład. W tym roku zamierzamy rozpocząć kolejną inwestycję w rozbudowę sieci kanalizacyjnej i rozbudowę oczyszczalni. Drugą bardzo ważną częścią naszego budżetu, naszych inwestycji, to będą inwestycje drogowe na kwotę około 3,6 milionów złotych. Następnie rozbudowa sieci wodociągowej, ponad 2 miliony złotych, nieco ponad milion złotych zaplanowaliśmy w budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dębem Wielkim. No i też kolejną taką inwestycją, którą rozpoczniemy w tym roku, będzie budowa strażnicy OSP Dębę Wielkie na działce, którą gmina Dębę Wielkie niedawno kupiła. Także ten budżet po stronie inwestycyjnej rzeczywiście jest bardzo, myślę, dobry. Bardzo dużo się u nas będzie działo. Składamy też oczywiście cały czas wnioski o dofinansowanie zewnętrzne. W tej chwili czekamy na rozpatrzenie wniosku w Samorządzie Województwa Mazowieckiego na kwotę 4 milionów złotych na rozbudowę naszych gminnych dróg, bo wiem, że dla naszych mieszkańców to jest ten w tej chwili podstawowy aspekt, nad którym musimy popracować. I mam nadzieję, że tutaj na pozytywną decyzję najpierw zarządu, a później sejmiku województwa mazowieckiego w tej sprawie. Gmina obszarowo jest dosyć spora, także tych dróg na pewno w tym roku też będzie sporo do wykonania. Tak. Dróg mamy dużo. W sumie to jest około 200 km sieci drogowej, z czego około 70-80 km to są drogi w jakiś sposób utwardzone i użytkowane przez mieszkańców. Bardzo dużo jest do zrobienia, ale to też wynika z tego, że dużo czasu zajęło nam zwodociągowanie gminy. W 2010 roku, kiedy rozpoczynałem tutaj pracę na stanowisku wójta, ten poziom zwodociągowania gminy był bardzo niewielki. Od tego czasu wybudowaliśmy około 170 km sieci wodociągowej, ale to niestety zabrało bardzo dużo czasu. A wiadomo, że bez budowy sieci wodociągowej, infrastruktury, ciężko jest budować drogi. Tak? No tak, bo to byłoby, można powiedzieć, wyrzucanie pieniędzy w błoto. Tak jest. Panie wójcie, a które drogi gmina planuje w tym roku wykonać? Tych dróg może nie będzie jakoś dużo, ale będą to znaczące inwestycje. W tej chwili już mamy podpisaną umowę na budowę ulicy Ogrodowej w Rudzie. W 99% praktycznie będą to środki pochodzące z rządowego programu Polski Ład, z tej części skierowanej dla miejscowości, w których były PGR-y. Będziemy również rozpoczynać budowę ulicy Polnej w Dębem Wielkim na odcinku od ulicy Armii Krajowej do ulicy Południowej. I planujemy również mniejsze inwestycje, jak budowa chodnika przy ulicy Starzeńskiego w Rudzie, czy dofinansowanie dla powiatu miejskiego, jeśli chodzi o budowę chodnika na ulicy Armii Krajowej w Dębem Wielkim. Oczywiście oprócz tego będą też mniejsze inwestycje, które są zaplanowane na kilka lat i w tej chwili na przykład jest opracowywana dokumentacja, czekamy właściwie już na zezwolenie na realizację inwestycji drogowej na przebudowę ulicy Szkolnej w Cygance,
W tej chwili też jest w trakcie opracowywania dokumentacja mostu na ulicy Batalionu Parasol w Dębem, więc tych inwestycji drogowych w przyszłości będzie naprawdę dużo. Ubiegły i ten rok, myślę, że połowę przyszłego roku również poświęcamy na regulację stanów prawnych naszych gminnych dróg. Przez wiele lat gmina była jedynie władającym tych pasów drogowych, często również wąskich, więc w tej chwili bardzo duża praca przed nami, żebyśmy uregulowali ten stan prawny i żebyśmy mogli zgodnie z prawem te drogi budować. Panie wójcie, a jak kształtuje się zadłużenie gminy Dęby Wielkie i w jakiej kondycji jest budżet gminy? Znaczy, po stronie inwestycyjnej, tak jak powiedziałem, to wygląda naprawdę nieźle, żeby nie powiedzieć imponująco. Natomiast po stronie dochodów i wydatków bieżących sytuacja już jest dużo gorsza. Jest to związane przede wszystkim z niedoszacowaniem wydatków oświatowych. W ubiegłym roku z budżetu gminy Dęby Wielkie dołożyliśmy do oświaty około 7,7 miliona złotych. Te pieniądze oczywiście, gdyby mogli wydać na inwestycje, one znacząco by się przyczyniły do poprawy chociażby jakości naszych gminnych dróg. Niestety zarówno subwencje oświatowe, jak i dotacje oświatowe nie bilansują tutaj tych kosztów oświatowych, na które też w dużej części nie mamy wpływu, tak? Bo ostatni wzrost płacy minimalnej czy wzrost wynagrodzeń nauczycieli to są czynniki, które są decydowane na poziomie rządowym. I przekłada się na wzrost kosztów. Tak, a to rzeczywiście przekłada się na wzrost kosztów. Niestety wzrost subwencji nie równoważy tego wzrostu kosztów. Oczywiście do tego dochodzą też inne czynniki, jak chociażby kwestia wzrostu kosztów ogrzewania budynków komunalnych. Także na pewno jest to bardzo trudny rok pod kątem wydatków bieżących. Na najbliższym konwencie wójtów i burmistrzów powiatu mińskiego również ten temat będziemy chcieli wspólnie z innymi włodarzami poruszyć, bo ta sytuacja nie dotyczy tylko gminy Dęby Wielkie, ale pozostałych samorządów. Tak, ten rok jest dosyć trudnym rokiem dla samorządów, nie tylko dla gminy Dęby Wielkie, ale pozostałe gminy dla powiatu również. Tak, mówi się o tym, że tak na dobrą sprawę samorządy posiadają środki niezbędne na utrzymanie szkół mniej więcej do końca trzeciego kwartału, może początek czwartego kwartału. Zobaczymy, jak ta sytuacja będzie się rozkładać w dalszej kolejności. No ale będziemy też na pewno apelować tutaj do rządu o pochylenie się nad tym tematem, jakieś zbilansowanie tej luki, która powstała. Co do zadłużenia, ono może nie jest małe, bo na koniec roku to było 30 milionów złotych, ale są to środki, które wydaliśmy na inwestycje. Tak? Ja co roku, prezentując raport o stanie gminy, pokazuję też mieszkańcom, na co te środki zostały wydatkowane. W tej chwili, chcąc skorzystać ze środków zewnętrznych, oczywiście właściwie za każdym razem musimy zorganizować środki na wkład własny. I o ile jeszcze w rządowym programie Polski Ład to dofinansowanie jest bardzo duże, o tyle w środkach unijnych czy w środkach samorządowych województwa mazowieckiego ten wkład własny gminy musi być naprawdę znaczący. To jest rzędu 40% dofinansowania. Przy dużych inwestycjach to są naprawdę konkretne kwoty. Czyli trzeba po prostu zaciągać kredyty, można tak powiedzieć. Tak, niestety musimy się tym posiłkować. Ale bez tego nie generowalibyśmy tego rozwoju gminy. Po prostu nie da się w naszym przypadku zmniejszyć jakoś znacząco kosztów przede wszystkim oświatowych. Poza tym ta bliskość Warszawy też powoduje, że trudniej, nie ukrywam, jest pozyskać pracowników chociażby do pracy w urzędzie gminy, bo te stawki wynagrodzeń nie konkurują z warszawskimi, więc ten odpływ pracowników jakiś też jest. A wiadomo, że obsłużyć jak gdyby całą administrację gminy naszych mieszkańców trzeba. No, bo to jest jakby to gminy obowiązkiem. Tak jest. Panie wójcie, jeżeli zostajemy tutaj przy budżecie, przy inwestycjach, wiemy, że PKP PLK planuje w najbliższych latach modernizację linii kolejowej numer 2.
I chciałbym się zapytać, jak tutaj wygląda sytuacja wyboru wariantów przejazdów bezkolizyjnych i czy sytuacja już na terenie gminy jest ukształtowana, czy gmina rozmawiała, konsultowała się w tej sprawie z mieszkańcami? Tak, tutaj te konsultacje trwały dosyć długo. One były podzielone na dwa przejazdy kolejowe, oddzielnie dla miejscowości Krośla, Ruda, Bykowizna i oddzielnie dla samego Dębego. W jednym i w drugim przypadku te warianty, które zostały zaproponowane przez PKP na samym początku, zostały zmodyfikowane na podstawie opinii samych mieszkańców. Te zebrania, które się odbyły, dwa w Krośli, że właściwie w Szkole Podstawowej w Rudzie i dwa w Dębem Wielkim, one rzeczywiście były bardzo liczne, też bardzo burzliwe. Bo gdyby też trzeba przyznać rację, że jeżeli ktoś sprowadza się w określony teren, no to nie ma na myśli tego, że jak wejdzie nagle jakaś inwestycja, która zaburzy jego mir domowy, tak? Ale w tym przypadku mieliśmy taki wybór albo spróbować znaleźć jakieś takie najbardziej optymalne rozwiązanie, no albo jakby pozostawić decyzję PKP, a ostatnie głosy właśnie z tej spółki kolejowej były takie, że jeżeli nie znajdziemy konsensusu, no to PKP może w ogóle nie przebudowywać tych skrzyżowań z drogami de facto powiatowymi, a to by się wiązało w przyszłości z paraliżem takim, jak dzisiaj jest chociażby w Solujówku, tak? Dokładnie tak. Wiemy, z czymś to się wiąże. Także po przeprowadzonych konsultacjach ostatecznie Rada Gminy podjęła dwa stanowiska oddzielnie dla każdej z miejscowości. Myślę, że to są rozwiązania takie optymalne, chociaż oczywiście jestem też świadomy, że nie każdy jest z tych rozwiązań zadowolony. Natomiast braliśmy pod uwagę przede wszystkim interesy jak największej liczby mieszkańców. Czyli tak, się wsłuchiwała w głos mieszkańców, tak, najbardziej. Tak, oczywiście te modyfikacje naprawdę były znaczące. Było proponowanych kilka propozycji, również projektanci działający na zlecenie PKP gdyby próbowali zaimplementować rozwiązania zgłaszane przez mieszkańców. Więc myślę, że naprawdę to w tej chwili pozostały rozwiązania takie optymalne. A decyzja ostateczna i tak należy do PKP, no bo to PKP będzie inwestorem, tak? My będziemy tutaj uczestniczyć w zakresie włączenia w drogi gminne czy powiatowe. No, miejmy nadzieję, że PKP PLK no, wsłucha się tutaj w głos mieszkańców gminy i wybierze te warianty zaproponowane. Też mam taką nadzieję. Dobrze, jeżeli już dalej jesteśmy przy modernizacjach i inwestycjach, to chciałbym się zapytać o obwodnicę autostradową Warszawy, która no, w niektórych wariantach no, bardzo mocno koliduje, ingeruje w tereny gminy Dębe Wielkie. No, panie wójcie, czy ta inwestycja jest w ogóle potrzebna i czy te warianty, które Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przedstawiła, są akceptowane dla gminy, dla mieszkańców? Znaczy, na pewno sama idea takiej obwodnicy Warszawy, dalekiej obwodnicy Warszawy jest słuszna, bo bez tego nie ma rozwoju całej metropolii. Mówi się o tym wręcz, że ma to być obwodnica metropolitalna. Przypomnę, że metropolia, czy obszar właściwie aglomeracji warszawskiej kończy się wraz ze wschodnią stroną powiatu mińskiego. Natomiast kwestia oczywiście dyskusyjna, w jakim śladzie ta przyszła autostrada miałaby powstać, czy obwodnica, i też w jakim zakresie, bo tutaj zdania są mocno podzielone. Ten wariant, który Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opisała jako preferowany, czyli tak zwany wariant czerwony, jest dla gminy Dębe Wielkie niedopuszczalny. I pomimo tego, że są różne głosy mieszkańców, myślę, że zdecydowana większość mieszkańców no, sprzeciwia się temu wariantowi, bo on by dzielił naszą gminę gdyby po raz wtóry. Już raz nasza gmina jest podzielona autostradą A2, ale o tej autostradzie wiedzieliśmy od lat 60. Tak? Ona była planowana. Tak, była wrysowana w studium zagospodarowania przestrzennego, więc mieszkańcy osiedlając się tutaj no, musieli mieć świadomość, że ta autostrada prędzej czy później powstanie. Natomiast nowy ślad autostrady A50, przecinający zarówno kompleksy leśne, powodujący
konieczność rozbiórki kilkudziesięciu budynków, przechodzący w pobliżu oczyszczalni ścieków, przechodzący przez tereny, na których wiemy, że dalej znajdują się niewypały z II wojny światowej, no to wydaje mi się, że lekko mówiąc, był to krok ze strony Generalnej Dyrekcji nierozważny. Jest to taki wariant chybiony, można powiedzieć. Tak, tak, zdecydowanie. I oczywiście staramy się, żeby znaleźć taką lokalizację, która byłaby akceptowalna i też powodowałaby najmniej szkód, bo oczywiście szkody zawsze będą przy takiej budowie. Dla tutaj mieszkańców gminy Dęba Wielkie myślę, że takim optymalnym rozwiązaniem byłaby rozbudowa drogi krajowej nr 50. Uważamy, ja osobiście, ale również włodarze sąsiednich gmin, że byłaby taka możliwość. Oczywiście w pewnych miejscach trzeba by było wybudować obwodnice jakichś większych miejscowości, ale łatwiej jest zawsze rozbudować istniejącą drogę niż budować zupełnie nowy ślad. Tym bardziej, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozbudowała przecież drogę krajową nr 17 tak do drogi ekspresowej i tam było to wykonalne, więc zupełnie nie rozumiem, dlaczego w naszym przypadku miałoby być inaczej. I z tego, co usłyszałem na ostatnim spotkaniu w Sejmie, w którym brałem udział, z ust dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, na dzień dzisiejszy żaden wariant nie został przyjęty do dalszych prac. Jeśli chodzi o tą naszą wschodnią część obwodnicy Warszawy, nie są prowadzone póki co dalsze prace projektowe. I też usłyszeliśmy, ja i inni włodarze obecni wtedy na posiedzeniu zespołu parlamentarnego do spraw przeskalowanych inwestycji, tak on się nazywa. Tak, usłyszeliśmy, że no, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jeszcze raz weźmie pod uwagę głosy mieszkańców i też w większym stopniu jak gdyby zaangażuje się w takie prawdziwe konsultacje z samorządami. Myślę, że my tutaj lokalnie, reprezentując naszych mieszkańców, dużo lepiej wiemy niż z poziomu Warszawy. Gdzieś są tereny cenne przyrodniczo, gdzie mogą być jakieś konflikty społeczne, gdzie, które miejscowości najszybciej się rozwijają i ta przyszła autostrada może blokować, uniemożliwiać ten rozwój. Więc mam nadzieję, że tutaj rzeczywiście Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zmieni nastawienie do przygotowania tej inwestycji i naprawdę usiądzie do stołu rozmów. No tak, taka inwestycja wymaga jednak rozmów z samorządami, z mieszkańcami poszczególnych gmin czy powiatów, żeby taki właśnie wypracować jakby najbardziej optymalny ten wariant, a nie po prostu tak przedstawić coś, żeby tylko przedstawić. Tak, myślę, że te rozmowy z samorządowcami powinny się zacząć na samym początku, wtedy kiedy powstał pomysł. I gdybyśmy wspólnie wypracowali jakiś konsensus, to zdecydowanie mniej byłoby tych negatywnych emocji, mniej nerwów naszych mieszkańców, bo w tej chwili planując cztery właściwie ścieżki, cztery warianty, każde o szerokości 5 km, tak zakłada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, i w którymś miejscu ta autostrada przejdzie, no to blokujemy bardzo duży teren, no gdzie tak, nasi... Można wykorzystać na inwestycje, wydaje. Tak, chociażby. Poza tym, no wiadomo, że trzymamy naszych mieszkańców, znaczy nie my jako gminy, tak, ale Generalna Dyrekcja jako państwo, trzymamy w niepewności jutra, tak, czy za kilka lat będą mieli ciszę i spokój, bo mieszkają na przykład przy lesie, czy zaraz przetnie ich autostrada i będą ekrany. Mieli tak, tylko ekrany, no i niestety hałas. No właśnie, jeżeli no taka rozmowa jest potrzebna. No. Chciałbym się teraz zapytać jeszcze o, wiadomo, że w ostatnim czasie obserwujemy znaczący wzrost kosztów energii w Polsce. Jakie tutaj gmina Dęby ma pomysły na rozwój odnawialnych źródeł energii, OZE, na potrzeby własne mieszkańców czy lokalnych przedsiębiorców. Jak wygląda tutaj temat klastra energii? No może zacznę od końca, ponieważ widzimy te zagrożenia, które mogą płynąć ze wzrostu cen energii. Tutaj przy okazji tylko powiem, że włodarze
gmin powiatu mińskiego byli naprawdę mocno przewidujący, dlatego że dwa lata temu zorganizowaliśmy przetarg na zakup energii elektrycznej właśnie na dwa lata, na 2023 rok. I powstała tak zwana grupa zakupowa. Tak, powstała grupa zakupowa już dużo wcześniej, ale ten ostatni przetarg był przewidujący, bo ta umowa opiewała właśnie na dwa lata ze stałą ceną. W związku z czym zarówno w ubiegłym roku, jak i w tym roku tą cenę mamy zagwarantowaną. No i nie mamy tego problemu, z jakim borykają się niektóre samorządy z podwyżkami 5-6-krotnymi, tak? No w niektórych gminach, nawet byłem ostatnio w okolicy Siedlec, godzina 21-22 zapadają do ciemności. Wszystkie lampy zostają wyłączone i do rana praktycznie jest wszędzie ciemno. Tak, to myślę, że to jest ostateczność, ale ostateczność, z którą się też należy liczyć, jeżeli rzeczywiście te ceny energii dalej by szalały. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, że w tej chwili ta sytuacja będzie się stabilizować. Ale oczywiście tutaj gminy i powiat miński starają się przeciwdziałać tym negatywnym skutkom, właśnie między innymi powołując klaster energii. W tej chwili jesteśmy na ostatniej prostej już do podpisania porozumienia klastrowego. To będzie taka organizacja, znaczy może nie organizacja, bo to jest właściwie porozumienie międzygminne. Nie będzie to organizacja, która ma osobowość prawną, ale da nam możliwość większej współpracy pomiędzy gminami. Następnym krokiem będzie najprawdopodobniej założenie spółdzielni energetycznych, które się mogą składać zgodnie z polskim prawem maksymalnie z 3 gmin. Wtedy w ramach tych spółdzielni będziemy mogli po pierwsze dopraszać przedsiębiorców czy również mieszkańców i wspólnie bilansować energię elektryczną w ramach danej spółdzielni, dzięki czemu będziemy ograniczać już koszty dystrybucji tej energii. A czyli jeszcze też będzie taka możliwość, że powstaną powiedzmy jakieś większe farmy fotowoltaiczne w ramach tego klastra energii? Tak, jest to możliwe. To oczywiście jest uzależnione od jak gdyby, własności działek, które mają gminy, ale też osoby prywatne. W każdej gminie tutaj są firmy, które chcą inwestować pieniądze zwykle na użytkach rolnych o bardzo słabej klasie gruntu, no, które ciężko jest przeznaczyć na tą produkcję rolną. Również w gminie Dębe Wielkie jest zainteresowanie budową takiej farmy fotowoltaicznej o mocy 3 MW. Natomiast rozważamy tutaj naprawdę różne wspólne rozwiązania. Oprócz tego klastra energii, oczywiście jako gmina Dębe Wielkie staramy się gdyby dywersyfikować tą produkcję energii elektrycznej. W ubiegłym roku Zakład Komunalny w Dębem Wielkim wybudował instalację fotowoltaiczną w stacji uzdatniania wody w Dębem. Natomiast też jako gmina będziemy starali się pozyskać środki zewnętrzne na takie instalacje na naszych budynkach komunalnych. Wymieniamy również oświetlenie uliczne na energooszczędne, tak żeby ograniczyć to zużycie energii. Właśnie wiele gmin właśnie podjęło ten temat. Tak, myślę, że to jest rzeczywiście przyszłość, tym bardziej, że te nasze linie oświetleniowe, one były budowane czy modernizowane przed 2010 roku, więc one też się trochę wysłużyły, zmieniła się technologia. Staramy się również jak gdyby modyfikować rozmieszczenie wysięgników, tak żeby jak najbardziej obniżyć zapotrzebowanie na tą energię elektryczną. Będą też inne działania, które tutaj jak gdyby będziemy wdrażać na terenie gminy Dębe Wielkie. Czyli no jest to taki temat dosyć szeroki. Z jednej strony będzie można powiedzmy jakieś większe farmy fotowoltaiczne postawić, żeby bilansować zużycie tej energii. Z drugiej strony będzie wymieniane oświetlenie na terenie. Czyli jest dużo pracy, jednym słowem. Tak, oczywiście tej pracy jest bardzo dużo i być może ta praca też nie jest tak widoczna na zewnątrz, ale każde takie działanie, każdą inwestycję trzeba przemyśleć, trzeba przedyskutować. Tym bardziej, jeżeli to jest w zakresie całego powiatu mińskiego, to wiadomo, że tych uzgodnień pomiędzy gminami jest bardzo dużo.
Ale jak gdyby no wcześniej trzeba to wszystko rozważyć, a później dopiero wchodzi ten efekt taki namacalny, wizualny w postaci inwestycji. No taką powiem, że taką większą farmę fotowoltaiczną widziałem już na terenie gminy Stanisławów w miejscowości Zalesie, gdzie już właśnie jest do sieci średniego napięcia przyłączona. Myślę, że to jest przyszłość, tak? Że powinniśmy korzystać z tego słońca tam, gdzie to się da. Gdyby po części też rozumiem takie obawy mieszkańców, bo dla niektórych, zwłaszcza w tych terenach rolniczych, jest to takie nowum, ale myślę też, że odwrotu od tego nie ma. Tak? Też zachęcamy, na ile to tylko możliwe, mieszkańców do samodzielnego budowania takich instalacji gdzieś tam na dachach, na budynkach. W gminie Dębe Wielkie działa punkt konsultacyjno-informacyjny programu Czyste Powietrze. I również w tym programie mieszkańcy mają możliwość pozyskania środków właśnie na budowę takich instalacji, czy wymianę urządzeń grzewczych po to, żeby one były sprawniejsze, żeby również zużywały mniej tej energii pierwotnej. No wiem, że mieszkańcy też no, strasznie niektórzy narzekają na problem ze smogiem, także na pewno wymiana tych pieców na bardziej efektywne, no na pewno też przyczyni się do walki z tym smogiem. Tak, tutaj aspektów w przypadku smogu jest kilka. Jeden to jest oczywiście zabronione oczywiście spalanie odpadów i z tym naprawdę walczymy bardzo aktywnie. Gmina Dębe Wielkie przeprowadza corocznie kilkadziesiąt kontroli w kotłowniach. Również z pobraniem próbek popiołu i no niestety w dużej części okazuje się, że mieszkańcy jednak nie przestrzegają w tym zakresie prawa. Ale wiele jak gdyby problemów związanych ze smogiem polega na tym, że nasze kotły najzwyczajniej w świecie są przewymiarowane. Kiedyś, kiedy były wymienione budynki, nie było ocieplane, później doszło ocieplenie, spadło zapotrzebowanie na energię cieplną, natomiast kocioł został dalej ten duży przewymiarowany. Efektem jest tego, że najczęściej mieszkańcy duszą ten kocioł, ograniczając w nim temperaturę, a to powoduje dużo więcej dymu i szkodliwego związku. Spalanie jest niewłaściwe w tym. Tak, nieefektywne, nieekonomiczne, bo duża część tego paliwa węglowego przelatuje właściwie przez komin, niedopalona. Zresztą to generuje kolejne problemy, bo przy niskiej temperaturze spalania w kominach osadza się sadza. Ta sadza znowu ma tendencję do samozapłonu i to powoduje pożary rzeczywiście sadzy dosyć powszechne ostatnio. Kolejna kwestia związana ze smogiem to oczywiście jest ruch uliczny. U nas na naszym terenie gdyby poprowadzenie autostrady, oddanie do użytku poprawiło znacząco tą sytuację, bo przez samo Dębę Wielkie tych samochodów przejeżdża dużo mniej. Tak, tak. Kiedyś nie było autostrady i tutaj starą tą drogą numer 2 samochody tutaj jeździły, to przecież dęby stały. Tak. To mówię, tych czynników jest bardzo dużo, tak? Też staramy się edukować mieszkańców, aby nie spalali odpadów zielonych, bo to też jest zabronione i mamy jakieś takie przyzwyczajenie, że po tych wiosennych czy jesiennych porządkach tam te gałęzie czy liście palimy, ale nie bierzemy pod uwagę, że po pierwsze emitujemy ten pył, który właśnie jak gdyby powoduje dalej smog. Który oddychamy. Dokładnie tak. Poza tym no, spalając odpady no, też szkodzimy naszym sąsiadom. Tak? I sam byłem tutaj świadkiem takich sytuacji, gdzie no, siwy dym w okolicy z jednego takiego ogniska gdzieś się roznosił. Też zadziwiające jest to, że no, mimo tego, że jest ta segregacja i odbiór tych odpadów, za który musimy co miesiąc płacić, no mieszkańcy dalej spalają te śmieci lub wywożą do lasu, gdzie można często znaleźć jakieś takie nadal dzikie wysypiska. To jest bardzo zadziwiające. Tak, mnie to też dziwi, no bo naprawdę już bardzo sprawnie podchodzimy do wyłuskiwania takich osób, które unikają gdyby nawet rejestrowania się w systemie gospodarki odpadami. I w tej chwili mamy dużo więcej mieszkańców zarejestrowanych w systemie gospodarki odpadami niż na przykład zameldowanych. Także tutaj też tą ściągalność jak gdyby opłat poprawiliśmy.
A mimo wszystko zdarzają się takie osoby, które wolą wywieźć właśnie gdzieś te odpady do lasu. No niestety muszę powiedzieć, że często są to też odpady pochodzące z działalności gospodarczej, z różnego rodzaju budów, z działalności warsztatowej. Także no z tym też staramy się jak najbardziej walczyć. Dobrze, panie wójcie, teraz troszkę zmienimy temat. Chciałbym się jeszcze zapytać, jakie stowarzyszenia, organizacje pomocowe działają na terenie gminy? Czy gmina stara się z nimi współpracować, słuchiwać ich głos? Tak, oczywiście na terenie gminy, tutaj naszych lokalnych organizacji pozarządowych mamy około 20. Ale też działają na naszym terenie organizacje spoza de facto terenu gminy Dęby Wielkie i zarówno lokalne, jak chociażby Stowarzyszenie Rozwijamy Talenty, które tutaj organizuje chociażby na hali sportowej w Dębem Wielkim turnieje. Czyli aktywnie wspieracie tą działalność? Tak, oczywiście tutaj jak gdyby gmina współdziała z organizacjami pozarządowymi, bo myślę, że dzięki organizacjom pozarządowym dzieje się na terenie gminy też dużo więcej i często też przy niższych kosztach niż gdyby organizowała to sama gmina. I można zaangażować również mieszkańców w jakiś sposób. Tak, oczywiście to jest bardzo wskazane, żeby gdyby ta aktywność mieszkańców była pobudzana, żeby gmina nie musiała z jednej strony organizować jak gdyby wszystkiego, żeby też mieszkańcy czuli odpowiedzialność za tę swoją lokalną ojczyznę, tak? Także 20 organizacji pozarządowych tutaj z terenu gminy Dęby Wielkie. Są to organizacje związane właśnie chociażby ze sportem, tak jak Stowarzyszenie Rozwijamy Talenty. Mamy kluby sportowe, Płomień Dęby Wielkie, Akademia Sztuk Walki, Stowarzyszenie Sport for Kids, ale też organizacje kulturalne, chociażby Fundacje Magiczne Kąty, jakby fundacje prowadzące punkty oświatowe na terenie naszej gminy. Oczywiście takim trzonem organizacji pozarządowych są Ochotnicze Straże Pożarne, które właśnie w tej pomocy różnego rodzaju wiodą prym. Chyba nawet została z nowym wozem. Tak, tak. Ochotnicza Straż Pożarna w Dębem Wielkim otrzymała nowy lekki samochód ratowniczy przy bardzo dużym wsparciu 99% ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości, z Funduszu Sprawiedliwości. No i przy własnym też wkładzie własnym, bo tutaj strażacy jak gdyby wyłożyli również własne środki, też zaangażowali się mocno w pozyskanie tego samochodu, za co im dziękuję. Ale no, strażacy są zawsze obecni wtedy, kiedy dzieje się coś niedobrego i trzeba komuś pomóc, tak? Tak, czy tak. To będzie orkan, który nas nawiedził w ostatnim roku. I rzeczywiście niemal przez tydzień, właściwie 24 godziny na dobę strażacy udzielali pomocy przy usuwaniu powyrywanych drzew, przy gdyby pomocy takiej bezpośredniej mieszkańcom. Z własnej inicjatywy również zorganizowali chociażby taki punkt do ładowania telefonów komórkowych, bo wiadomo, że wtedy mieliśmy bardzo duży problem z energią. Później wybuchła wojna w Ukrainie i tutaj też strażacy stanęli do tej pomocy, uruchamiając magazyn pomocy właśnie dla uchodźców, który później po tej pierwszej takiej fali przejęła organizacyjnie gmina Dęby Wielkie. Więc tych zadań jest bardzo dużo. Ostatnia zima, gdzie były bardzo duże opady śniegu, również jak gdyby strażacy służyli pomocą naszym mieszkańcom. No tym bardziej, że teren gminy Dęby Wielkie jest dosyć takim terenem rozległym, gdzie miejscowości są tam też no, jakąś tam większą odległość od siebie oddalone, no i tych dróg, tak jak pan wspomniał, jest w gminie sporo. I tutaj no, jest problem. Tak, dróg jest sporo, ale tutaj myślę, że z tą pomocą też mamy dużo użytków leśnych i to jest zagrożenie chociażby w przypadku takich orkanów czy nawałnic. A z drugiej strony no mamy dużo młodych mieszkańców, ale na drugim biegunie mamy też mieszkańców samotnych, starszych, które gdzieś rodziny wyjechały gdzie indziej, albo nawet przeprowadziły się na drugi koniec gminy, nie do końca jak gdyby może utrzymują taki kontakt stały. No i wtedy pomoc takim osobom też jest bardzo potrzebna.
Panie wójcie, jeszcze zapytam o współpracę z gminami sąsiednimi. Jak ona się układa? Czy są jakieś wspólne inwestycje planowane? Czy organizujecie jakieś tam wspólne wydarzenia sportowo-kulturalne z sąsiednimi gminami? Znaczy tak, tutaj staramy się współpracować w bardzo różnym zakresie. Inwestycji typowo takich międzygminnych w najbliższym czasie tutaj nie przewiduję, chociaż no, współpracujemy chociażby w zakresie infrastruktury wodociągowej. Gmina Dęby Wielki tutaj z gminą Stanisławów współpracuje, bo korzystamy w kątach goździejskich między innymi z możliwości jak gdyby podłączenia się do sieci wodociągowej gminy Stanisławów. Współpracujemy jak gdyby w ramach klastra energii, w ramach grupy zakupowej. Tu są takie główne cele. W tej chwili też taki duży projekt, który realizujemy, to jest Związek Powiatowo-Międzygminny Transportu Publicznego. Wszystkie gminy powiatu miejskiego jakby weszły w skład tego związku. No i będziemy chcieli w najbliższej przyszłości, mam nadzieję, że od 1 stycznia uruchomić wspólne przewozy autobusowe, tak żeby z jednej strony zlikwidować te białe plamy. Byłoby to duże udogodnienie dla mieszkańców oddalonych gdzieś od kolei. Tak. Dla takich mniejszych miejscowości, nie? Tak. To zdecydowanie. Dobre. Tutaj niestety są duże ograniczenia prawne, żebyśmy jako poszczególne gminy mogli realizować dowozy chociażby do Mińska Mazowieckiego. Takie właśnie przewozy międzygminne. Gmina tego nie może sama wykonywać. Natomiast przy użyciu związku takiego międzygminnego jak najbardziej jest to możliwe. Myślę, że włączymy w to również przewozy szkolne, także tutaj pole do tego współdziałania jest bardzo duże. Tak? Z gminą Halinów sąsiednią również staramy się współpracować tutaj wspólnie z panem burmistrzem. Współpracujemy jak gdyby, chociażby jeśli chodzi o sieć gazową, bo mieliśmy spore problemy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych Autostrad, żeby zezwoliła na przeprowadzenie sieci gazowej po swoim terenie, więc tych punktów styku oczywiście jest bardzo dużo. Jak to się mówi, z sąsiadami warto żyć w zgodzie. Tak, dokładnie tak. Panie wójcie, teraz takie pytanie odnośnie wartości patriotycznych i krzewienia pamięci historycznej. Czy pan wójt może przybliżyć, jakie uroczystości zapisane są na stałe w kalendarzu wydarzeń? Tutaj tych uroczystości mamy naprawdę wiele, ja wymienię tylko kilka z nich. Na pewno taką sztandarową są obchody bitwy z Powstania Listopadowego, bitwy pod Dębę Wielkim, obchodzone zawsze w okolicach 31 marca, bitwa miała miejsce w 1831 roku. Druga taka bardzo ważna bitwa i corocznie odbywają się obchody, to jest Bitwa Warszawska. 17 sierpnia 1920 roku to tutaj przez teren m.in. gminy Dęby Wielkie przechodziły wojska pod dowództwem pułkownika Stanisława Wrzalińskiego. W ślad za tymi działaniami również generał Haller, osławiony tak, dowódca Błękitnej Armii, podążał i jak gdyby też mamy ślady jego tutaj obecności. Trzecia bitwa, która miała miejsce i corocznie też odbywają się tutaj obchody, to jest kampania wrześniowa 1939 roku, czyli 13-14 września. W tych okolicach w rocznicy odbywają się uroczystości, między innymi w Chruszczówce Stojeckiej, w Cygance, w Dębem Wielkim na cmentarzu naszym parafialnym, czyli w tych miejscach, które w jakiś sposób są związane z tą bitwą. Ale też mamy inne uroczystości. Co roku właściwie oddajemy hołd żołnierzom wyklętym w okolicach 1 marca. Tak, 1 marca. Tak, i od wielu lat odbywają się tutaj różnego rodzaju koncerty. W tym roku taki koncert przedstawili seniorzy z Sulejówka. Zresztą bardzo taki wartościowy. Poza tym takim naszym nowym wydarzeniem, które właściwie od 3 lat już się odbywa, są obchody Narodowego Dnia Pamięci Polaków Ratujących Żydów. Jest to związane z jednym z naszych byłych mieszkańców, z panem Bolesławem Książkiem, który został zamordowany gdzieś w okolicach Cięciwy Cezarowa. I
3 lata temu tutaj wspólnie z Instytutem Pileckiego ustawiliśmy, ufundowaliśmy taki kamień pamiątkowy w Olesinie. I tam już właśnie trzeci rok z rzędu odbywają się uroczystości wspominające właśnie pana Bolesława Książka, ale również pokazujące, że warto być dobrym człowiekiem nawet w takich nieludzkich czasach, jakie miały miejsce w czasie II wojny światowej. Co roku również obchodzimy Święto Niepodległości. W ubiegłym roku po raz pierwszy z takim publicznym marszem niepodległości ulicami Dębego Wielkiego, gdzie przeszliśmy z biało-czerwonymi flagami, z przepiękną flagą niesioną przez naszych uczniów ze szkoły podstawowej w Dębem Wielkim, przy udziale Straży Pożarnej, przy udziale pierwszego liceum ogólnokształcącego PUL w Dębem Wielkim, liceum mundurowego. Także naprawdę tych uroczystości patriotycznych jest bardzo dużo i zachęcamy mieszkańców. Mamy też może nie tyle uroczystości, co wspomnienie wybuchu Powstania Warszawskiego 1 sierpnia i co roku już od wielu lat w naszych jednostkach ochotniczych straży pożarnych wyją syrenę o godzinie W, czyli o godzinie 17 po to, żeby upamiętnić powstańców warszawskich, ale również mieszkańców gminy Dęby Wielki, którzy wspomagali Warszawę. Bo tutaj między innymi z gminy Dęby Wielkie szły posiłki na pomoc powstaniu. Także tych różnego rodzaju uroczystości jest naprawdę bardzo dużo. Tutaj włączają się różne społeczności i społeczności szkół oczywiście i gdyby społeczności różnych organizacji patriotycznych, stowarzyszeń rekonstrukcyjnych. Ale również to, o czym powiedziałem, kadeci z pierwszego liceum ogólnokształcącego PUL w Dębem Wielkim, z których też jesteśmy dumni, bo to liceum też staje się powoli taką wizytówką gminy Dębę Wielkie. No nawet wiem, że są uczniowie z terenu gminy Halinów również. Tak, rzeczywiście tutaj do liceum przyjeżdżają z kilku różnych gmin, z gminy Halinów, z gminy Stanisławów. Nawet nie wiem, czy z Sulejówka, tutaj też nie przyjeżdżają do Dębego. Szkoła rzeczywiście jak gdyby wyrabia sobie taką renomę, między innymi dzięki temu, że ma stały kontakt z jak gdyby naszą taką sztandarową, można powiedzieć, jednostką wojskową GROM. I wiem, że właśnie na poligonie GROM-u również nasi uczniowie biorą udział w różnego rodzaju zajęciach takich wojskowych. Mogą się zaprawić w boju. Tak, tak, jak najbardziej. Zresztą miło jest na nich popatrzeć. Też wiem, że dbają jak gdyby o siebie nawzajem, żeby też ten mundur był zawsze w należytym porządku. Także bardzo się cieszę, że ta szkoła u nas się zadomowiła na dobre. Czyli można powiedzieć, że pamięć o historii jest cały czas żywa w gminie Dęby tak. Wielkiej i tutaj nie tylko na aspektach jakichś tam obchodów uroczystości, ale również i właśnie przez to liceum, przez tą klasę. Tak, tutaj tych działań historycznych jest bardzo dużo, bo kilka lat temu też przy udziale środków unijnych ustawiliśmy 15 tablic historycznych na terenie gminy Dęby Wielkie. No i teraz każdy przechodzień czy rowerzysta może zatrzymać się w tym miejscu, przeczytać jaka lokalna historia tutaj konkretnie się wydarzyła. Są też odnośniki na naszą stronę internetową, gdzie można przeczytać więcej. Oczywiście wydawnictwa historyczne, które staram się tutaj przynajmniej co kilka lat publikować. Także tych działań historycznych jest również bardzo dużo, między innymi po to, żeby po pierwsze edukować tych naszych młodych ludzi, to do nich jest najbardziej warto skierowane. Pamiętać tak, warto pamiętać i warto pamiętać do tego, żeby wyciągać z tej historii wnioski. Żeby ta tragiczna historia dla Rzeczypospolitej się nigdy nie powtórzyła. Tak, zresztą tutaj wielu z naszych kolegów, burmistrzów, wójtów ma takie zamiłowanie historyczne, część z nich w ogóle jest historykami z zawodu. Tak, tak, który ostatnio właśnie na koncercie poświęconym żołnierzom wyklętym również miał taki referat historyczny, bardzo ciekawy.
Także tutaj bardzo duże zadanie przed gminami, żeby gdzieś starać się przemycać tą historię. W ten sposób też jak gdyby wiążąc tych młodych mieszkańców z tą naszą lokalną ziemią, żeby oni się czuli tutaj związani z nią, żeby byli zdumni z tego, że żyją na naszym terenie. Tym bardziej, że tak jak powiedziałem wcześniej, dużo mamy nowych mieszkańców, którzy się tutaj sprowadzają i oni gdzieś te korzenie muszą tutaj... Warto, żeby właśnie zapoznali. Tak, dokładnie tak. Ja też tak zauważyłem, że chyba coraz więcej właśnie młodych osób zaczyna się tą historią interesować. Może dlatego też w związku z tym, co się dzieje za wschodnią granicą, może to z tego wynika, no ale... Ale warto właśnie znać historię i wyciągać z niej wnioski. Zdecydowanie tak. Tak. Panie wójcie, dziękuję bardzo za rozmowę. Było nam bardzo miło pana gościć. Mhm. Mieszkańcy myślę, że chętnie takiego wyczerpującego wywiadu posłuchają. I życzę dalszego tak sprężnego rozwoju gminy Dęby Wielkie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu.